Żył sobie kiedyś chłopiec, który uwielbiał czytać. Czytał wszystko, co mógł dostać w swoje ręce. Uwielbiał chodzić do swojej ulubionej księgarni. Pewnego dnia chłopiec uświadomił sobie, że przeczytał wszystko, co sklep ma do zaoferowania. Podszedł do właściciela i spytał, czy może kupić jakąś książkę, której nie zna. Właściciel powiedział, że tak. Sięgnął po książkę o tytule Śmierć. Sprzedał go ucieszonemu chłopcu po obniżonej cenie 50 zł. Ostrzegł go jednak, aby nigdy nie spoglądał na tylną okładkę książki. Cóż, chłopak wrócił do domu. Zadowolony zaczął czytać opowieść. Zawsze jednak zastanawiał się, co znajduje się z tyłu książki. Pewnego dnia pokusa była zbyt silna. Chłopiec spojrzał na tylną okładkę nowej pozycji i po chwili opuścił ją w przerażeniu. Tam, tłustym drukiem było napisane cena 19,99.